nachází po pravé straně zatáčce, je za terasem zelenou bránou. Tam se nacházelo stanoviště tzv. Dělostřeleckých počtářů, což byla funkce. Zapraszamy Was na zwiedzanie czeskiej twierdzy artyleryjskiej Haniczka, położonej w Górach Orlickich. Otoczenie wejścia do dawnego schronu w żaden sposób nie przypomina wyglądem twierdzy. Średniej wielkości budynek wskazuje bardziej na bazę dla służb ratunkowych, przykładowo czeski odpowiednik GOPR-u lub strażnicę graniczną. W skład obiektu wchodzi kilka garaży, w których możecie obejrzeć ciekawą ekspozycję wozów bojowych, takich jak T-805 Komando, przeznaczony do przewozu żołnierzy, dalej pojazd Praga VS-3 z działami przeciwlotniczymi, transporter opancerzony OTO-810 zwany Hanklem oraz oryginalną beczkę paliwową jeszcze z czasów Wehrmachtu. Na placu przed garażami stoi dumnie Rudy 102, czyli czołg T-34, znany nam z serialu 4 pancerni i pies. Dzieciaki chętnie wdrapują się na jego wieżyczkę i pozują z radością do zdjęcia przy lufie. Twierdza artyleryjska Haniczka to nie lada dama o masywnej konstrukcji. Powstawała w latach 1936-38 na obszarze Gór Orlickich nieopodal granicy z ówczesnymi Niemcami. Składała się z 6 obiektów militarnych połączonych ze sobą kilkusetmetrowymi korytarzami, w sumie było ich 1,5 km i wieloma salami, w których miało odbywać się podziemne życie załogantów. Zaopatrzenie w żywność i amunicję miało wystarczyć na co najmniej miesięczne przetrwanie. W przypadku agresji III Rzeszy na Czechosłowację planowano dla twierdzy obronę oraz spowolnienie ruchu napierających wojsk niemieckich. W tym czasie na pomoc mieli przybyć sojusznicy. Ten wątek jednak przerabialiśmy na własnym podwórku w 1939 roku. Niemcy w zbliżonym czasie budowali dzisiejszy Mru, czyli międzyrzecki region umocniony, Francuzi linię Maginota, a w Czechosłowacji zaplanowano ochronę granicy przed agresją hitlerowców na praktycznie całej granicy północnej, od miejscowości Bogumin aż nad Łabę. Długość granicy stanowiła nie lada wyzwanie do obrony, dlatego też podjęto decyzję o zbudowaniu na jej długości 15 twierdz artyleryjskich, skupiających się na jej słabych i wyeksponowanych miejscach. Finalnie udało się wybudować 5 twierdz, w tym także Haniczkę. Twierdza kosztowała podatników miliony koron czeskich i nigdy nie spełniła swojej roli w żadnej bitwie. Miała stawić opór i spowolnić nacierające wojska niemieckie, a finalnie stała się atrakcją turystyczną, po której oprowadzali turystów żołnierze, uwaga, Wehrmachtu. We wrześniu 1938 roku odbyła się w Monachium konferencja przy udziale 4 stron – Niemiec, Włoch, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Dla przypomnienia powodem tego spotkania były roszczenia Niemców Sudeckich, włączonych po I wojnie światowej do nowego państwa, I Republiki Czechosłowackiej. Dążyli oni do włączenia tych ziem do III Rzeszy. Na konferencji pojawił się delegat Czechosłowacji, jednak jego rola została sprowadzona do zapoznania się z treścią postanowień i złożenia podpisu pod ustaleniami. Wynikiem tych postanowień było zagarnięcie ziem Czechosłowacji przez III Rzeszę, a tym samym i bohaterki naszego artykułu. Przedstawiciele Wehrmachtu otrzymali klucze od Haniczki. Jeden z obiektów twierdzy posłużył Niemcom do prób pocisków i tym samym sprawdzenia odporności jej żelbetu oraz całej konstrukcji. W celu wytworzenia własnej energii elektrycznej w podziemiach zamontowano 3 potężne silniki diesla. W ramach ciekawostki, te montowane w forcie Hackenberg, wchodzące w skład linii Maginota, pochodziły z łodzi podwodnych. W jednym z pomieszczeń umieszczono ponad 30-tysięczny zbiornik na olej opałowy, który można było dotankowywać z cysterny na powierzchni ziemi.
Przejścia przez hermetyczne i pancerne drzwi były zabezpieczone specjalnym systemem opartym na zamkach elektromagnetycznych. Obok drzwi umieszczono panel z przyciskami. Jeżeli wejście było dozwolone, wówczas na panelu świeciło się zielone światełko, operator otwierał zamki od drzwi i można było wejść do środka. Aby dostać się w głąb podziemi, należało przejść przez kilka tak zabezpieczonych drzwi, jedne po drugich. W czasie okupacji twierdzę udostępniono zwiedzającym i tak jak wspominaliśmy, członkowie Wehrmachtu oprowadzali po niej przyjezdnych. Po wojnie Haniczka przeszła pod zarząd Armii Czechosłowackiej. W latach 1954-56 sporych zniszczeń dopuściło się przedsiębiorstwo państwowe Kowośrod, którego pracownicy wysadzili metalowe dzwony służące do obserwacji terenu. W nich montowano karabin maszynowy. W 1975 rok przynosi rewolucję dla Haniczki. Obiekt przejmuje Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czechosłowacji i rozpoczyna się wdrażanie tajnego projektu Kahan w tłumaczeniu Kaganek. W jego założeniu twierdza ma zostać zaadoptowana na nowoczesny wówczas schron dla agentów Służby Bezpieczeństwa na wypadek ataku atomowego. Cały proces przemian pochłonął miliony koron. Realizację projektu zarzucono dopiero w 1993 roku. Przyjrzyjcie się dobrze technice oczyszczania wody pitnej i to z promieniowania radioaktywnego. Ciekawe, czy ówczesna technologia była w stanie to zapewnić. Do wyjścia na powierzchnię prowadzą wąskie i kręte betonowe schody. Szczerze powiedziawszy, to mieliśmy wrażenie, że ciągną się one w nieskończoność. Na samej górze znajdują się pomieszczenia bojowe i miejsce na amunicję. Dalej wychodzimy na zewnątrz i oglądamy obiekt RHS-76 z zewnątrz. Je zatarasen zelenou bránou. Tam se nacházelo stanoviště tzv. Dělostřeleckých počtářů, což byla funkce, při které vojáka informaci od pozorovatelů musel ručně, prosím vás, vypočítat náměr a odměr funkce, což bylo potřebné nastavení, aby dokázala vystřelit na daný cíl v dále několik kilometrů. A toto vše, prosím vás, naprosto poslepu. Co se týče následujících sálů, tak po levé straně se tam nachází muniční sklady. Přibližná kapacita je tam o polovinu menší, to znamená přibližně 6 000 kusů dělostřelecké munice. A jak jsem říkal, ta munice tady nebyla uskladněna. No a během přestavby na Pianto přebudovali ten první na kuchyni a jídelnu. Ovšem, teď tam jsou holé stěny, jídlo tam taky nemáme, takže asi zbytečné. No a vzadu je potom ošetřovna, tam se určitě podíváme. Můžete jít dopředu, já půjdu poslední. A navedu vás kam. Zwiedzanie wewnętrznych pomieszczeń muzeum kończy się na tzw. piętrze bojowym obiektu powierzchniowego RHS-76, do którego trzeba wejść aż po 126 schodach. Obiekt ten jest najlepiej zachowany w całych Czechach.
říkám, jsou tam pouze holé stěny a ty druhé dveře, tam je ta ošichcovna. Až si to prohlédnete, pojďte zpátky ke mně, pak se budeme vracet zpátky na křižovatku. A úplně vzadu jsou dveře doprava, tam prosím nechoďte, tam se nedodělo si celá, tam je nepůjde. Takže až si to prohlédnete zpátky ke mně. Co jeszcze ciekawego w trakcie zwiedzania? Pomieszczenia koszarowe prezentują przestrzeń, na jakiej musieli funkcjonować żołnierze. Małe, wąskie łóżka piętrowe i klaustrofobiczne pokoiki świadczyły o trudzie życia w takich warunkach. Brak słońca i świeżego powietrza dopełniały tej dramaturgii. Jednak służba nie drużba i trzeba było tak funkcjonować. W trakcie zwiedzania zobaczycie salę jadalną z pozostałościami okna kuchennego, przez które wydawano posiłki mieszkańcom schronu. Wrażenie grozy przyniosły pomieszczenia szpitalne, szafki z porzuconą ceramiką, sterylizatory i łóżko operacyjne z fragmentami kości przy mizernym oświetleniu wyglądały odrażająco. Pierwsza sala jeszcze w obiekcie naziemnym zawiera ekspozycje poświęcone broni, sprzętowi i umundurowaniu armii czechosłowackiej, wyposażeniu żołnierzy Wehrmachtu oraz makietą twierdzy. Jest też kącik poświęcony pierwszemu dowódcy Haniczki, majorowi piechoty Jarosławowi Mikulasz Nowakowi. W głębi sali znajdują się pancerne drzwi otwierające drogę do podziemi twierdzy. Jej głębokość waha się od 18 do 36 metrów w głąb ziemi. W środku panuje stała temperatura kilku stopni, więc na pewno zabierzcie ze sobą ciepłe nakrycie ciała. Jest też bardzo wilgotno, miejscami widać stróżki wody cieknące po ścianach korytarzy oraz pomieszczeń. Z tego powodu instalacja elektryczna poprowadzona jest na dystansach naściennych, mających na celu niedopuszczenie do jej zamoczenia. Idąc długimi korytarzami, zwróćcie uwagę na umieszczone na ścianach grzanki elektryczne. Całość wyposażenia oparta jest na energii elektrycznej. W 1995 roku twierdza Haniczka, nie będąc wykorzystywaną, została uznana za niepotrzebną. Została oddana pod zarząd władzom miasta Rokietnice w Orlickich Chorach i stała się atrakcją turystyczną. Od roku 1998 trwają prace rekonstrukcyjne, dzięki którym obiekt odzyskuje swój pierwotny wygląd. Przyjazd do Haniczki stanowi doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu i namacalne zapoznanie się z militarną historią naszych południowych sąsiadów. Dla fascynatów tematyki wojennej oraz zimnowojennej to naprawdę prawdziwy rarytas na eksploracyjnej mapie pogranicza polsko-czeskiego.